Patrzcie, patrzcie, kuna całkiem sporawa. Ja pierniczę, ej! No i patrz, i kolejny. Wszyscy staliśmy na tamtej marinie. Czerwone dendrobeny robią po prostu mega koszo. Potwierdzasz? Potwierdzam. Dzisiaj wylądowaliśmy w porcie w Jastarni. Marina, zobaczcie. I no Michale, opowiadaj. Byliśmy tutaj 2 lata temu, no łowiliśmy koni no na maksa. Tak? Filip do tej pory wspomina to, że to była najlepsza jego miejscóweczka. Trzy słowa o tym, czy tutaj wolno łowić, bo są, zobaczcie, takie... Akurat to było ściągnięte. Nieupoważonym stem wzbroniony, ale przed chwilą przejechał pan na rowerze, też z wędką. I jak ty tutaj, jako no, jakby nie było lokers, podchodzisz do takiego właśnie łowienia rekreacyjnego właśnie z tego typu, no, marin, jakby nie było? No, trzeba zawsze pamiętać, że na takiej marinie to jesteśmy gośćmi, więc trzeba tutaj zachować jakąś szczególną ostrożność. Mhm. Dla tych właścicieli łódek to jednak jest drożyzna, jakby nie było. Tak. Więc trzeba korzystać z uprzejmości, że nas tu nikt nie wygani. Starać się, żeby tak było po prostu, tak? Żeby nas tu nie gonili, a przy okazji korzystamy z tego, że można tu łowić. Bo konie są, nie? 2 lata temu było tu naprawdę mnóstwo konia, rok temu było trochę słabiej. W tym roku byliśmy z Kubą raz tutaj i troszkę połowiliśmy. Nie było szału, ale dzisiaj widać już trochę wędkarzy tutejszych, chyba z 3 widzieliśmy, nie? Więc coś się musi dziać, nie? Tych marin jest więcej, bo tam, no, zobaczcie, tam mamy jedną marinę, tutaj mamy drugą marinę, tam mamy 3 i dopiero tam mamy gdzieś to nabrzeże portowe. Czemu zaczynamy od tej mariny? Tuż się zaczyna, na tej pierwszej jest mega jeszcze mało wody. Tutaj zaczynają się dołki i tutaj zawsze były jakieś pierwsze brania, więc jak tu są brania, to raczej będą wszędzie. Aha. Czy to jest najlepsze miejsce tutaj w Jastarni do łowienia okoni? Według mnie drugie. Tam to było mega 2 lata temu. Wszyscy staliśmy na tamtej marinie, gdzie jest ten bosman siedzi. Mhm. Tam mega łowiliśmy, no ale tu jest mega, mega dług. Zawsze tutaj te konie stały. No dzisiaj no... Czyli przejdziemy się, rozumiem, do samego końca. I co? I pójdziemy tam. Dokładnie. Okej, jak zwykle Filip pierwszy. Serio, młodzież w ogóle zawsze wymiata. Czekaj, Filip, i co i jak tam? Ściekły okoń. Ściekły okoń taki. I na co wziął? Na dżurlicę, gwizdę gumową. A, tą marką. Czyli tą, co ja mam, zobaczcie, tą. Czyli tak sobie sam wyrzuciłeś łowisko? On mówił, jak ściągałem do góry. No to się skubało delikatnie, może w meduzę walnął, a potem walnął ten duży okoń. Tak, tak, meduz jest bardzo dużo, ale to nie przy dnie, to było gdzieś wyżej. Nie, ściągałem właśnie. Tak, połowie już był i z tego strzelił. Dobra, ściągałem tak. O, jest! Znowu! Ale są wysoko, wiesz, nie? Normalnie, ściągasz wysoko i najpierw biorą. Nie, Kuba, powiedz mi, gdzieś ty złowił tego konia? Jak? Tu, zobaczcie, w tej szczelinie. To opuściłem nad gnoju. Tak, bo one są pod pomostem i Kuba wymyślił, że dobra, jak tutaj wrzuci, to będzie dobrze. Jaki skubany, ej. Kuba, ej, ale do góry, szkoda szczyktówki. Ja wiem, to. A, chcesz trafić? Jak ja mam okonia. Ja! No, rybsko, ej. Ty, no rybson, niezły. Wieje, mam nadzieję, że uda mi się to jakoś zrobić. Zobacz, ja mam taką zwykłą dendrobenę, a Michał ma zwykłą dendrobenę prawdziwą. O, i kolejny okonek, zobaczcie. Dendro przecieka. I co, Kuba, te dendrobeny czerwone robią robotę, nie? No. Te drugie takie sobie, ale te czerwone są ok. Zobaczcie. I całkiem fajny okonek. Zobaczcie, takie ochonie. Ich jest bardzo tutaj dużo. To, co też na Helu było. Czerwone dendrobeny robią po prostu mega koszo, nie? Potwierdzasz? Potwierdzam. Foldabu. Kuba, kim się ściąga do wody? Kuba! Jeden w jeden, zobaczcie. Mam kamerę, bo testa coś złowi. Kolejny. Młodzież łowi, patrzcie, kuna całkiem sporawa.
Przerłóż na ten. Tutaj, o koń, ty, ale co, ile może mieć? Macie miarkę gdzieś, nie? Na wierzchu. Co? Michał, daj miarkę, zobaczymy ile to ma. Masz, tak, o, zobacz, widzisz, masz prawie 26, ale zobacz, jaki gruby. No, takie 3 i masz kolację, nie? 3. Dobra, i co ty robisz? Wyrzucasz? No to i zobaczcie, mamy takie zielsko i jak macie takie zielsko, nie przejmujcie się tym, bo one są wtedy tam, bym powiedział, jeszcze bardziej takie jak w naturalnych środowisku, nie? Byliśmy na Helu, tam była mega klarowna woda, zobaczcie, tutaj jest zdecydowanie inaczej, tu już jest mętna. Poza tym no trochę tego syfu jest, ale okonie są większe. Uuu, z trawą, patrz. Takim fajne. Czaj, rzuć mi tu, ta. Ta, wystraszy wszystko. Pili. Ja pierniczę. O! Ja! Kubany, nie? Odgryza się tutaj. Kolejna jakaś 24. No, 24 kolejne. Kurde, ludzie, kochani. Już wszyscy w to miejsce, nie? Dobry. Wrzucił w moje miejsce. No tak, i on mi wrzuca, nie? I dzięki temu poszły moje ryby tu, nie? I tata taki biedny nic nie łowie, potem oni się śmieją. Kurde, jednak dobrze. Ha, ha. Ładnie. Rekord nie będzie, ale patrz, jak nie. Patrz, ja w końcu. Ale są też minusy, słuchajcie, bo te okonki tak uwielbiają te glizdy od Marka, że je pożerają. I ten pożar glizdy od Marka, także Marku, musisz nam dodrukować tych glizd. Na poczet czegoś takiego wydrukowałem sobie na drukarce 3D. Bierzemy do góry. O, pyk. I zobaczcie, mamy taki statyw na kamerkę. Dzięki czemu będziecie mieli ciekawsze, mam nadzieję, kadry w tym 6. sezonie. O! Na zdrowie, nagrywamy. Tylko ja już a widzę? Tam 20 lat nie piję, ale... Ale co? No, ale mam chudę zdjęcia, proszę. Tak. Ja już w tym jeżdżę 30 lat. Właśnie tak i... No i wiem po prostu, gdzie szukać okopia. To lepsza ta Marina czy ta obok? Słyszę? Ta czy ta? Tutaj. Tylko ta. Tak, tutaj się trzymajcie, jest chyba fajnie. O, nikt tu tak nie... Poszła. Nikt tu nie chodzi, jest dobrze klinowane wszystko. Spoko. Jakie to są skubane, cwane bestie, nie? To powinno być zakazane. Przerwa na okonia. To jest ta, przerwa na okonia. Dobrze powiedziane, to jest... To są betonowe okonia. Patrz, kolejny z przerwy. Kurde. Się. No? Ale to one wysoko są, co? Zaraz przy tym betonie, pod betonem zaraz, czy jak? No. Patrz. Ja spada, nie? Aha. Poczek gram. Kurde, a ty popatrz. Petarda, no. Z przerwy. A zobaczymy, Kuba teraz. A ty to głęboko puszczasz. Ja pierniczę od razu. Trafiliśmy Eldorado. Patrz, o ja pierniczę. Masz kolejne. Ale patrz, teraz się gnie. Ej, popatrz na to. Ja pierniczę, ej. Nie chcę wyleć, zup. To już jest oks. Patrzaj, nie, no nie. Zaraz tu Filip przyleci. Ale... Słychać z 2 kilometrów. Mój byt zjadł, zobacz. Niezłe. Żeby nie przeszerowało. Próbujemy, wyciągamy. No, takie kurna skubane, nie? Zobaczcie. I też, żeby nie było, że tylko na ten jeden kolor marka, to czerwony bierze. Mamy też ten inny i po prostu ta glizda jest na tyle miękka, że ona bardzo fajnie imituje glizdę.
Dobra, kochani, przerwa na okonia wygląda właśnie tak. Zobaczcie, mamy taką gumę. Tam z tamtej strony też mamy taką gumę, natomiast trzeba uważać na te rury tutaj, żeby się nie splątać, albo żeby nam się nasza przynęta tam nie wbiła, bo zobaczcie, tu już jest ten plastik, jest już taki, no to się jakoś nazywa, no taka erozja jest, nie? I tam możemy się zaplątać. Możemy sobie tutaj dżigować bez problemu tak pomiędzy tymi rurami, natomiast no bo zobaczcie, że tutaj ta ten odstęp pomiędzy betonami jest w zasadzie taki sam jak pomiędzy rurami, albo pomiędzy rurami nawet jest większy, to tam nam nie robi, ale super sprawa to łowienie w tym betonie, takie trochę inne, ale mega skuteczne. Oficjalne przykazanie browara Michałowi, który no jest jak nie było lokalsem i nas dzisiaj oprowadzał. No i teraz co? No, Filip już ma rybę. Kończymy chyba. Pamiętajcie też o korkach, które są. Tak, niestety, z murą. Tak. Dlatego myśmy przylecieli tutaj z rana i tak mniej więcej o 15 trzeba się ewakuować, bo 17 chyba najgorzej. Tak, pora obiadowa, po plażowa i wszyscy się ruszą, no, żeby nie się... Także my też będziemy za chwilę uciekać. Tam jest pierwsza marina, druga marina, a teraz jesteśmy na trzeciej marinie. To jest tutaj, gdzie Bosman ma ten swój domek, a tam już jest port. Dobra, Michał, wylądowaliśmy na tej trzeciej. I to tak chyba dzisiaj nam wystarczy, bo można byłoby iść jeszcze typowo do portu, nie? Tam na tą główkę portową, zobaczcie, tam ona jest. I tam podobnie jak na Helo podejrzewam, żeby była flądra na grunt do złapania, no i pewnie też okonie jakieś by były. Tak, na pewno. Dobra, ale dzisiaj wieje i tam nam głowę urwie, jak powiedziałeś. Na pewno, myślę, że tam nie będzie do wytrzymania chwilę i albo nas przewieje, albo wieje. No właśnie, dobra, i tak zobaczcie, tak sobie siedzisz ślankowo z synem w takiej marinie, czy to jest taka kwintesencja wakacyjnego łowienia? Tak, no mega, mega, mega frajda, widzisz, na spokojnie, bez żadnej spiny, chill out totalny. Możesz sobie, jak chcesz, to sobie stoisz, jak nie, to sobie usiądziesz. Mm-hmm. Okoliczności przyrody rewelacyjne, bogate łódki. No, szkoda, że nie nasze. Nie, ta jest na sprzedaż, wiesz, tam jest taki baner i tam było 400 tysięcy euro. 400 tysięcy, no to rozumiem, coś może byśmy jeszcze... No, dokładnie, słuchajcie, to jest ta łódka za 400 tysięcy, jakby ktoś ewentualnie... Z takiej łódki by chyba tak się trochę przyjemniej łowiło, co? Nie, no. O, zobaczcie, i tak to właśnie wygląda, ale fajnie się gnie. No i patrz, i kolejny, i to wszystko Kuba ciśnie na Marka, gąsiorka, te fiszbaje, dobra. Słuchajcie, my będziemy na dzisiaj kończyć, także zobaczcie, tam jeszcze Filip w oddali siedzi, łowi naprawdę świetnie. Dużo większe te okonie niż no, w porcie we Władysławowie, choć w porcie we Władysławie też sobie zobaczycie. Ich jest dużo w porcie we Władysławowie, ale one nie są takie duże. Tutaj jest ich może mniej, ale no zdecydowanie się robi ciekawiej. Sporo, zobaczcie, takich małych helikopterków lata, co zauważyłem, że ostatnio mniej dronów lata, to dlatego, że nam się przepisy pozmieniały. Pokażę wam tylko to miejsce, gdzie można fajnie połowić, zobaczcie, w sumie są dwa miejsca, jedno mamy po tej stronie, jedno po tej i tu możemy sobie przyjść i łowić. Tutaj może nie za bardzo, bo tutaj cały czas jest jakiś ruch. A tam mamy tramwaj wodny, jakbyśmy chcieli z jastarni sobie na Hel popłynąć, to tam polecamy tamten tramwaj wodny. No i słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!